45 panien młodych w sukniach ślubnych spoza Bella, a tak naprawdę mówi się, że małżeństwo to jest moment, w którym mężczyzna przestaje kupować kwiaty, a zaczyna kupować warzywa. Na szczęście mamy kompromis w postaci kwiatu kalafiora. Drodzy Państwo, dziewczyny jak widać są szałowe, fantastycznie się poruszają, ale jednak połowa z nich dziś musi opuścić konkurs, dlatego na szczęście mamy jury. Pozazdrościmy. Nie zazdrościmy, to ciężka, ale jakże odpowiedzialna praca. Nasi jurorzy to burmistrz gminy Kozienice, pan Tomasz Śmietanka. Starosta powiatu kozienickiego, pan Janusz Stąpur. Prezes firmy Lactalis, pan Piotr Walczak. Właściciel Hotel & Spa Excelsior, pan Wladimir Jirka. Prezes firmy Pomi, pan Marek Romanowski. Prezes firmy Karpiński Jewelry, pan Janusz Karpiński. Dyrektor salonów Marco Aldani w Polsce, pan Francisco Javier San Pedro Sanchez. Prezes firmy Mislan, pan Lech Daniłowicz. I przewodniczący jury, prezes konkursu Miss Polska, pan Gerhard Parzutka von Lipiński. Wybór jest trudny, dlatego muszą zachować stalowe nerwy i zimną krew, zimne drani troszkę. A propos, ze szczególną dedykacją dla naszego jury, Marcin Nowak. Słuchajcie tej piosenki, jelitość błaga was, żadne tony, żadne dźwięki, wzruszą barwą metal głaz. Czy do wyciągniętej ręki wpadnie prości złoty wstąp?
i nie zależy, no. Bądźmy szczerzy. Trzeci rzędzie, zaraz za jury. Już taki jestem, zimny. Nie. I dobrze jestem gościem. W trzecim rzędzie, w skórze jestem. Tym jest rzecz sedno, że jest mi wszystko jedno. W okularach, jestem dzisiaj. W ciemnych okularach widać. Widać mnie było przed chwilą. Moja nania nad kulisą. Zobacz, bo cały czas pokazują mi dobrze. Że usunę wszystko, no, 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 wszystkich cień. No i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sen. Że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój dzień. Już taki jestem, zimny.